Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot. Naszym gościem jest pan Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG, zarządzającej terminalem gazu skroplonego LNG w Świnoujściu. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W czerwcu 2016 roku terminal odebrał pierwszą komercyjną dostawę LNG. Był to gaz z Kataru. Czyli niedługo miną już 2 lata, jak terminal działa już na zasadach komercyjnych. Jak pan ocenia te 2 lata? Ile dostaw gazu płynnego LNG już przyjęliśmy i skąd one do nas skąd przypływają gazowce? Panie redaktorze, myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że terminal działa w sposób bardzo dobry i bardzo korzystny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i z punktu widzenia budowania konkurencyjnego rynku i możliwości dostaw gazu od dowolnego producenta na świecie. Rzeczywiście od czerwca 2016 roku do dnia dzisiejszego odebraliśmy 31 dostaw. Łącznie z dzisiejszą, bo dzisiaj rano właśnie o godzinie 9:30 zakończyliśmy rozładunek 31 tankowca. Patrzę na zegarek, mamy godzinę 10 po 12. Mam nadzieję, że przed godziną 13 statek już wypłynie z portu. Do tej pory 28 dostaw to były dostawy z Kataru. Mieliśmy 2 dostawy z Norwegii. Jedną słynną dostawę gazu amerykańskiego ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, przyjąwszy te 31 statków, dostarczyliśmy do sieci przesyłowej ponad 3,6 miliarda metrów sześciennych gazu, 3,6 miliarda oraz w tym czasie, poza całym procesem dostarczania gazu do sieci przesyłowej krajowej, przeładowaliśmy również 2600 autocystern na LNG, bo to jest dodatkowa usługa, która jest dostępna w terminalu, i dzięki temu LNG może trafiać do takich miejsc, w których na dzień dzisiejszy sieć dystrybucyjna czy sieć przesyłowa jeszcze nie jest dostępna, a są odbiorcy i są klienci. Czyli są jakby 2 obszary działalności, czyli gaz jest regazyfikowany i wtłaczany do sieci gazowej, to już jest ten gaz w postaci lotnej, natomiast w cysternach jest przewożony jeszcze gaz w postaci LNG, czyli ciekłej, rozwożony po całym kraju. Tak. Panie prezesie, terminal powstał głównie z powodu tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. I jak pan teraz z tej perspektywy widzi znaczenie terminalu, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne? Panie redaktorze, na moment oddania do użytku terminal technicznie może pokryć, biorąc pod uwagę wielkość polskiego rynku, może pokryć około 1/3 rocznego zapotrzebowania klientów w Polsce. I można powiedzieć, że to jest bardzo ważny sygnał z punktu widzenia rozwoju tego rynku, że wreszcie mamy możliwość sprowadzania gazu od dowolnego, wybranego w Polsce klienta czy producenta gazu na świecie. Gaz akurat trafia w tej chwili w głównej mierze z kierunku katarskiego, ale również, tak jak wspomniałem, były realizowane dostawy z Norwegii czy ze Stanów Zjednoczonych. I technologia LNG przy takiej konstrukcji terminala pozwala nam wybierać swobodnie jako państwo, od którego producenta, z którego kierunku chcielibyśmy otrzymywać gaz. I to jest zasadnicza różnica w porównaniu z takim tradycyjnym podejściem do dostaw gazu ziemnego, gdzie z reguły, gdzie odkrywano gaz w jakichś złożach, transportowano go gazociągami na dany rynek do danych klientów. I ze względu na wysoką kapitałochłonność tego typu inwestycji powstawały w związku z tym kontrakty długoterminowe na 20-30 lat i wiązały producenta z odbiorcą na długi czas. LNG jest w tym sensie rewolucyjnym sposobem na dostawy gazu, że daje dużo więcej elastyczności i dużo więcej możliwości wyboru, jeżeli chodzi o tego dostawcę gazu pod wybraną infrastrukturę tutaj do Polski, do Świnoujścia.
Tak, czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest, no, sprawa jest kluczowa, zwłaszcza że terminal jest jednym z dwóch elementów bramy północnej, która powstaje i która, no, zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne, no, no, całkowite już, bo tego gazu może być rzeczywiście wtedy bardzo dużo. To prawda. Posługujemy się taką koncepcją bramy północnej, czyli chcielibyśmy, żeby brama północna była sposobem na zapewnienie dostaw gazu do Polski w sposób pełny, to znaczy, żebyśmy mieli pełną zastępowalność dróg, źródeł i dróg dostaw w stosunku do obecnie obowiązujących. I na bramę północną składają się tak naprawdę dwa projekty. Pierwszy projekt to rozbudowa istniejącego terminala LNG w Świnoujściu. Drugi projekt to jest projekt Baltic Pipe. Projekt nie jest nowy, natomiast realizacja tego projektu w ramach bramy północnej mogłaby pozwolić na sprowadzanie do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu, co przy rozbudowanym terminalu do 7,5 miliarda metrów sześciennych daje nam łącznie wartość wyższą niż obecnie wynosi rynek w Polsce. I dzięki temu, za pomocą rozbudowanego terminala w Świnoujściu oraz projektu Baltic Pipe, czyli fizycznego dostępu do gazu norweskiego, a Norwegia jest drugim największym dostawcą węglowodorów do Europy w ogóle, dawałaby nam możliwość swobodnego wyboru dostawcy z dwóch dużych źródeł, czyli ze źródeł LNG i ze źródeł norweskich, oraz ewentualnie korzystanie z innych dostępnych źródeł, które są wykorzystywane obecnie. Ale już teraz nam terminal daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o znaczenie dla gospodarki, ale no również ze względu na cenę gazu. Pamiętajmy, że wcześniej, czy no jeszcze w dalszym ciągu, ale największym dostawcą jest najwięcej gazu odbieramy z Rosji, prawda? Natomiast pojawienie się nowego źródła dostaw sprawia, że możemy negocjować cenę. Już nie mamy, jesteśmy bardziej elastyczni, jeżeli chodzi o możliwości zakupu, a tym samym mamy inne źródła dostaw. To może wpływać również na cenę gazu już sprowadzanego. Pan redaktor dotknął istoty. Dlaczego koncepcja bramy północnej, czyli rozbudowa terminala i budowa projektu Baltic Pipe są tak istotne? Bo chodzi o to, w gruncie rzeczy, o taką podstawową zasadę ekonomii. Chcemy zbudować taką infrastrukturę, która umożliwi rynkowi dokonywanie swobodnego wyboru dostawcy. Tak, żeby na polskim rynku można było wybierać pomiędzy źródłami i kierunkami dostaw, i to w sposób naturalny tworzy sytuację, w której producenci i dostawcy będą musieli konkurować ze sobą ceną tego surowca, co zawsze odbija się pozytywnie na konsumentach i na rynku. Bo jak widać, terminal spełnia swoją rolę, i to na każdej płaszczyźnie, zarówno jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jak i gospodarkę, również znaczenie biznesowe dla terminalu rośnie, i terminal będzie się rozbudowywał. Jest parę punktów takich kluczowych, jeżeli chodzi o rozbudowę. Będzie to nowy etap funkcjonowania w ogóle terminalu LNG w Świnoujściu. Jakie są główne punkty związane z planami rozbudowy terminalu? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że tu warto podkreślić, że terminal LNG może odgrywać różne role z punktu widzenia polskiego rynku gazu. I podstawowa funkcja oczywiście to jest zapewnienie tego bezpieczeństwa energetycznego i możliwość regazyfikacji jak największej ilości gazu z punktu widzenia potrzeb klientów. I ponieważ dzisiaj terminal pokrywa 1/3, może pokrywać 1/3 zapotrzebowania Polski na gaz, chcielibyśmy rozbudować moce regazyfikacyjne w taki sposób, żeby móc pokrywać do 50% zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny, co oznacza, że rozbudujemy możliwości regazyfikacyjne na terminalu z 5 miliardów metrów sześciennych gazu do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. I to jest pierwszy element rozbudowy. Natomiast planujemy wykonanie jeszcze trzech elementów w ramach tego programu. Chcemy zbudować trzeci dodatkowy zbiornik, chcielibyśmy zbudować dodatkowe nabrzeże dla statków i chcielibyśmy zbudować również możliwość przeładunku LNG na kolej. I wyjaśnię pokrótce dlaczego. LNG
jest regazyfikowane w Świnoujściu i przesyłane do sieci przesyłowej. To jest podstawowa działalność terminala. Niemniej jednak, oprócz tej podstawowej działalności, LNG może być przeładowywane na inne środki transportu, zamiast być regazyfikowane, po to, żeby mogło być dostępne w takich miejscach, w których na przykład nie ma sieci dystrybucyjnej, nie ma sieci przesyłowej, albo nie ma możliwości dostarczenia gazu w inny sposób. Przeładowując LNG na autocysterny, na kolej albo na mniejsze jednostki pływające, w tym bunkierki, LNG może docierać do dodatkowych innych miejsc, rozwijając rynek. A przypomnę tylko, że w Polsce prawie 40% powierzchni kraju jest wciąż niezgazyfikowana i to jest ten potencjał wzrostu rynku gazu, który może być wykorzystany między innymi przez LNG. A LNG jako paliwo czyste, jako paliwo bardzo atrakcyjne z punktu widzenia wielu procesów technologicznych, może być dostarczane po prostu w dodatkowy sposób i w taki sposób wykorzystując synergię z istniejącymi sposobami. Czyli rozbudowa czy przystosowanie terminalu do transportu kolejowego sprawi, że gaz w postaci płynnej będzie rozwożony w te rejony Polski, w której nie ma sieci gazowej, a dzięki nabrzeżu będzie możliwe tankowanie statków pływających po Bałtyku, czy nawet wysyłanie gazu w inne regiony. Pamiętajmy o tym, że na Bałtyku i na Morzu Północnym zaczynają obowiązywać podwyższone normy, jeżeli chodzi o emisję spalin. Już statki nie będą mogły wykorzystywać mazutu. Tak. Doskonałym paliwem zastępczym jest właśnie LNG. Otwiera się rynek bardzo atrakcyjny również dla polskiego terminalu. Jak najbardziej. Jesteśmy też w ramach regulacji, między innymi dyrektywa siarkowa, nakładają wymogi na zwiększenie czystości czy zmniejszenie emisyjności paliw w transporcie morskim. W związku z tym LNG może być wykorzystywane w bardzo atrakcyjny sposób właśnie do transportu morskiego, również do transportu śródlądowego. W tej chwili jest opracowywany program rewitalizacji transportu śródlądowego w Polsce, jeżeli chodzi o rzekę Odrę i rzekę Wisłę. Świnoujście z terminalem znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji z punktu widzenia ruchu śródlądowego, ruchu statków. Mało tego, w basenie Morza Bałtyckiego powstaje bardzo wiele projektów LNG małej skali, czy w Finlandii, czy w Szwecji. I to są na tyle małe terminale, że nie mogą być obsługiwane przez duże jednostki i one potrzebują dużego źródła, z którego mogą być zasilane. Takim źródłem może być Świnoujście. Musimy mieć tylko odpowiednią infrastrukturę, aby te mniejsze porcje LNG tam po prostu dostarczyć. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Plany są bardzo ciekawe, bardzo ambitne, no i będą oznaczały również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również zwiększenie możliwości biznesowych w samego terminalu, no i co poprawienie dzięki temu w ogóle sytuacji nie tylko na rynku gazowym, ale również w gospodarce, bo gaz jest używany do bardzo wielu procesów. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG.